Ja w swoich badaniach doszedłem do wniosku, że trzeba mówić nie tylko o instytucji, ale o całym systemie cenzury. Bo otóż rzeczywiście było tak, że ta instytucja nadzorowała pewien system funkcjonujący, sprawdzania, kontrolowania, ale jej podstawowym zadaniem, proszę Państwa, było delegowanie uprawnień. Tak to oni u siebie opowiadali. Co to takiego było? Otóż chodziło o to, żeby nie swoimi cenzorskimi rękami, ale rękami wydawców, rękami dziennikarzy, rękami autorów, rękami dyrektorów teatrów, reżyserów, zespołów filmowych, szefami zespołów filmowych, przeprowadzać kontrolę i żeby to oni odsiewali to, co władzy mogłoby się nie podobać. I funkcjonowało to w ten sposób, że do cenzury spływały rzeczy już ocenzurowane. Czyli, że jak ja poszedłem do tego archiwum po raz pierwszy, głównego archiwum, głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, do tego zespołu, to wydawało mi się, że ja znajdę tam nie wiadomo jakie tajemnice, nie wiadomo jakie opowieści, nie wiadomo jakie prawdy historyczne, jakieś narracje zakazane. Tymczasem cenzorzy robili już tylko robotę kosmetyczną, ponieważ to, co spływało do cenzury, było już wcześniej przejrzane, przemyślane, tak, uformatowane, sformatowane, żeby władzy nie obrażało, żeby władzy nie kłuło w oczy. I w zasadzie cenzorami była większość twórców, dziennikarzy, uczonych, którzy w tym czasie publikowali, wiedząc, że pewne treści nie przejdą, że nie będą w stanie się przez cenzurę przebić, a dodatkowo mogą sprawić im dużo kłopotów i trudności jako szefom, dyrektorom państwowych instytucji, które zależały od decyzji władz rządowych i przede wszystkim od decyzji władz partyjnych, bo oczywiście cenzura formalnie podlegała premierowi, ale faktycznie podlegała pierwszemu sekretarzowi i komitetowi centralnemu PPR, a później PZPR. To oni instruowali cenzorów, jak należy pisać, a ci starali się tę wiedzę no, w jakiś sposób przekazać dalej, ale to wystarczyło czytać prasę, oglądać telewizję, gdzie cenzur, gdzie był pewien wzór tego, jak należy mówić, jak należy interpretować, jak należy pewne rzeczy oceniać. I takich wzorów, te wzory tworzyły często właśnie środowiska. Także środowisko historyków, które na konferencji w Otwocku określiło, jaka ma być ta nauka historyczna na przykład. To samo poloniści, to samo każda z dziedzin naukowych. I teraz to tak właśnie wyglądało, że z jednej strony była cenzura i autorzy, ale ci autorzy byli wciągani i często stosowali autocenzurę. Ksiądz Tischner już w wolnej Polsce, mówiąc o walce środowisk twórczych z cenzurą i twórczych, naukowych, polskiej inteligencji generalnie, powiedział tak, że było to szarpanie, ale z poszanowaniem smyczy. Uważam, że to jest bardzo dobre określenie dla czasów PRL-u, że każdy tę smycz szanował, jeżeli chciał istnieć na oficjalnym rynku wydawniczym.